Nowa piosenka Świetlne cienie dostępna już teraz na kanale Kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, a raczej dobry wieczór Państwu, bo jest aktualnie godzina 21, a my dzisiejszą noc spędzimy w Warszawie. Korzystając z każdego możliwego udogodnienia, które będzie tam możliwe. Ale macie... Ty przyjedziesz na warszawskie kocice, tak? Nie do końca, nie do końca, bo omijamy w dzisiejszym odcinku i kluby ze striptizem. Kluby zwykłe są dla nas otwarte jak najbardziej. Mamy możliwość spędzenia nocy w Warszawie za wyjątkiem hotelu. Nie możemy pójść do hotelu. Także przez całą noc będziemy musieli po prostu spędzić, latać po Warszawie, korzystając z udogodnień. Także całą noc spędzimy dzisiaj w stolicy. No i pokażemy wam, jak spędzimy tą noc. Także no, szykuje się gruby odcinek. Do wydania macie nieograniczoną ilość gotówki. Dobra, w granicach tolerancji, w granicach rozsądku oczywiście, bo zbankrutuję przez was. A jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak, jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. No i żeby być z nami na bieżąco, mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo ja jestem na to bardzo, ale to bardzo gotowy. Spinam dredziki i lecę, nie? Spinasz dredziki. Ja chodzę w okularach nocą. Przygotuję, ja chodzę w okularach nocą. A nadal masz limon? Nadal masz? Jeszcze mam. Muchy, masz ma okulary inne kupić. Bo ci tak... drugie podbije. Nie, no dobrze, jest, dobrze. Willy Wonka style. Pasuje. Willy Wonka style. Dobra, jedziemy? Dobra, przepraszam ciebie bardzo, a co ty robisz? Co robię? Ja daję Mercedesem, ja nie będę do Warszawy. No chyba cię popieprzyło. Dobra. No chyba cię popieprzyło, nie jedziesz... Nie jedziesz żadnym Mercedesem. Nie jedziesz żadnym Mercedesem, jedziemy wszyscy jak cywi. Jedziemy? Nie jedziemy żadnym Mercedesem w tym. Nie będę tym rumplem jechać! Wysiadaj! Wypieprzaj! Dobrze, dobrze, to ty nie jest. To są te nieograniczone możliwości? To są te nieograniczone. Nieograniczone możliwości, ale nie jedziemy na dwa auta. Po co? Co ty zrobiłeś? Czemu naplułeś mi na auto? Co ty zrobiłeś? Dobrze, pakować się do Audi. Ja mówiłem, że go trzeba kultury nauczyć. Ale naprawdę. Naucz go, kurczę, naucz go. Naucz go. Teraz kultura będzie na... Mam go, gnoja! Kultury go trzeba nauczyć! Dobra, to co? Co z nim zrobi? Przydusi ich, zostaw w spokoju. Przydusi tylko. A ty, chami, białko ci lubi. Dobra, jedziemy do Warszawki. Karinka zrobiła sobie troszeczkę drzemkę. To nie wiem, czy to nie jest oszustwo, no ale teoretycznie może spać, tylko nie może spać w hotelu. Dobra, musi jechać dzisiaj klub, zaliczamy. Ty, a ten chłopak z tyłu, co się chowa, to kto to jest? Halo? To jest profesjonalny. Nie wiem, ale ja tam słyszałem jakieś jęki z tyłu. No ja tak samo i tak jak. Oni tam, wiesz co, dredziasz go tam. No na pewno, no, no. Dobra, w każdym razie, że lecimy do Warszawki, ja zjeżdżam na pobocze niestety. Będzie ciekawie dzisiaj w nocy. Coś czuję, że będzie ciekawie. Będzie kręcą! Warszawka! Który klub najpierw? Gdzie? Dobra, spokojnie. Jakieś dziewczynki. Co chcesz w ogóle więc zrobić? Bo trzeba szybko film nagrać, by się pobawić. Co ja chcę zrobić? Tak, dobra, musimy odbębnić ten film i zająć. No nie, no możemy wybrać miejsce, do którego chcemy się udać. Czyli gdzie chcemy się udać? Najpierw. Ale to wspólna decyzja. Do klubu. Ale może coś najpierw zjeść? Wyjedliśmy. Jaki kurczę taras widokowy? Weźcie schowaj do auta! Puścić małpy do Warszawy. Co się dzieje? Tak? Szczerze, to wstyd, Boże, co on robi? Co on robi? Wstyd, jak ja pierwszy raz przyjechać z takimi zwierzętami do Warszawy, to... Ale oni, to, czemu oni skaczą po tych... Po drodze biegają w ogóle. Dobra, szczerze jest mi wstyd, nie sądziłem, że po prostu takim odbije... jak mamy z nimi prestadaty, tak? Tak. No. Nie ma limitu? Dawaj kasę. Nie ma. Jestem w swoim świecie. Jedno z moich ulubionych miejsc w Warszawie. Mam nadzieję, tak, że kasę. No dobra, no weź sobie. Co weź sobie? Ale co ty robisz? Dobra! Ale tam jest 4 koła. Ja też chcę. Ale tam jest 4000 dredziarz. No to idź do bankomatu. A ja? Ja ci postawię. Dlaczego tak mało wypłacisz pieniędzy? Jak 4000 to jest mało? No tak, to powiedziałeś, że bez limitu. No nie. Powiem, ile masz pieniędzy na koncie, więc to 4 koła to jest mało. Dobrze, mam iść po jeszcze? Ale dlaczego ty się w ogóle pytasz? A gdzie moja? Gdzie moje kieszonkowe? Dwie. Na wszystko spoko, tylko jest jedna kwestia. Musimy ustalić, kto prowadzi. Masz prawko? Gdzie on jest? Masz prawko? Masz prawko? A ty już klejesz? Dobra, odpada. Dobra, słyszysz, wy...
Nie napijesz się. Papier, kamień, nożyce. Kto prowadzi? Nie! Papier, kamień! Mariusz, szybko! Nie! 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 Bo cię wyrzucę z kanału. Przysięgam ci, że cię wyrzucę z kanału. Dobra, ma być uczciwie. Ma być uczciwie. Przysięgam ci, że cię wyrzucę. Nie! Już, kładź! Gramy papier, kamień, nożyce. Uczciwie ma być. Wszyscy! Bo ja też biorę udział. Ja też chcę się nachlać. 3, 4. Co? Przegrałeś! Doszło to do ciebie czy nie? Doszło to do ciebie, będziesz prowadził samochód na pity. No mówię ci na poważnie. Co jest, Mariusz? Co chcesz? No co się dzieje? No ale tak to nie miało wyglądać. Mieliśmy się dobrze bawić, miało być fajnie i co? I wszyscy będziecie pili, będziecie się cieszyć, będziecie robić patologię, drzeć mordę w aucie, ja będę prowadził? No Mariusz, to wypadło na ciebie. Ale ja nie wiem. Bierz, wracaj. Następnym razem ja będę prowadzić. Nie! To była gra, uczciwa gra! Nie było. Była uczciwa, przegrałeś. A jak namówiła dama? Przegrałeś, nie namówisz go, on też chciał się dzisiaj zabawić. Dobra, pijemy, dawaj, rozlewaj, dredziarz. Dawno nie piłem, szczerze, dawno nie piłem. Co, porwaliście kasę? Wy jesteście normalni? Co ty chcesz? Dobrze, dredziarz, może ja rozleję. Dobra. Co ty robisz? No i dobra, no i pijemy, no i tak zaczynamy. No ale no dobra, no ktoś musi wrócić. Proszę pijcie, nikt nie wróci. Ale frajerskie zachowanie. 3, 2, 1, walimy za zdrowie kanału, ale dobrze, za nasz kanał. Dobrze, na nas? Ale frajerskie zachowanie, nie? Frajerskie strasznie. Lecimy. Znowu rozlewacie! Rozlewaj! A ja też mam! Zmuś się do mowy. Dobra! Też mam! Dobra, Mariusz, pij to! I nie narzekaj! Zadowolony, no. Jeszcze raz się zbijemy. Ale Wiolka, ty to tak nieumiejętnie robisz! Tak nieumiejętnie! Wiolka, cię gardzę! Zalew przed nim! A żubróweczka jak żubróweczka. Średnia. Może następna kolejeczka wleci mocniej. Może jakiś. Nie wiem, coś rosyjskiego. Ameryczka jakaś. Na razie. Może Belweder? Nie, na razie wódeczka dobrze wchodzi. Ale Belweder, wódeczka. Dzisiaj kasy nie oszczędzamy. Dzisiaj kasy dobra, kamu się proponuje. Nie wiem, ale jak jak chodziłem po schodach, to mi 200 gdzieś tam wypadły, nie? No bo to dredziarz kupywał, no to co on innego może kupić? Ej, właśnie dredziarz, dlaczego kupisz najtańszy? No właśnie, mogłeś Belweder kupić. A nie wiem, bo poprosiłem tak, to mi dał to, nie? Ogólnie tam się gdzieś jeszcze siano wala na schodach, bo mi wypadło jak tu wchodziłem. Czekam się, ale ja też bym na słowo pozostał. Co? Przedtem, byśmy wyszli na chwilę słowo? Dobra, co jest? No ogólnie to powiem ci, że on się słabo zachowuje, nie? To Mariusz? Mariusz, no najpierw ta akcja z tą pięścią. No masz nadal limo, nie? No nadal limo, muszę chodzić w okularach. Teraz akcja, że miałem tutaj z wami się napić, a on trenuje, więc nie powinien pić, więc no ja nie wiem, czy chcę go trenować. To nie jest zawodnik. Nie wiem, co o tym sądzi. No ja sądzę, że zachował się słabo, nie? No ja też tak sądzę i nie wiem, no albo przeprosi po prostu za to i jakoś to rozwiążemy, bo tak nie może być. Tak nie może być. No słabo się zachował, no ja to widziałem, nie? Nie wiem, dlaczego tak zrobił. Możesz też z nim pogadać, myślę, że twoje zdanie coś wskóra, ale no ja się poddaję. No dobra, chodź, wracamy, no przykro mi, nie? Mi też jest głupio za niego. W sensie ja się trochę mi wstyd za niego, że zrobił to, co zrobił, nie? I tak samo jest wstyd, jako, że jestem jego trenerem, a on robi takie rzeczy, tak? Kabuś, ale jedźmy do domu w ogóle, wrócimy z tej Warszawy. Ty już się podpijasz, Karina? Ja nie wracam. Ja jeszcze bardzo prosiłam, jeśli chodzi o alkohol, że mam 2, 3, 4, jakieś A ty w ogóle nie jesteś w składzie i tak... Co ty do niego mówisz? Jakie nie składzie? Chcesz dostać butlą w głowę? Jest w moim składzie, może nie jest w twoim, nie musi być, ale jest w moim. Ale ja chciałem powiedzieć tylko, że nie jest w składzie. I przyszedł i jest ze mną. I że dlaczego tutaj jest ogólnie, nie? Butelki normalnie też. Kto? Ej, weź mi podaj ten pisko, bo tam leży jak bezbronne, w ogóle bez opieki. Karina, no nie sądziłem, że ty też się upijesz, nie? To jak? No przecież to z Warszawy trzeba uczcić. A ty też nie pijesz? Czemu nie pijesz tam? No piję przez cały czas, tylko się nie upijam po 4 kieliszkach. Tak, organizm, no co ci poradzę? No idą! Ile zapłaciłeś? 420. Belweder, tak? No jak widzisz, no.
Dobra, co ty tam pokazujesz? Ale dzisiaj nie liczymy pieniędzy, no. Dobra. Tak to powiedziałeś, żeby to były się twoje słowa, więc... Żeby się w ogóle... Dałeś nam nieograniczone pieniądze, żeby się masz dzisiaj to swoje. Będziesz żałował, pamiętaj. Ale wy się chcesz resztę? Dwu bosoczki i nie oddam ci resztę. Wypierdalaj. Dobra, to za tyle. Nic stąd. Ja nie piję z wiąką. Ja się na nią obraziłem. Dlaczego? Ja nie... Bo tak, bo się na ciebie obraziłem. Ale generalnie ja z tobą nie piję i mnie kupiłaś. Ale z tobą czym? Nie wiem. Ale czemu kupiłaś? Zdenerwowałaś. Dobra, weź tą żubrówkę śmierdzącą, mówisz. Ale ja ci powiedziałem, że ja wiórka przy jednym stole z tobą nie piję. Ja się z wami nie zwijam. Dawaj, drebiasz. Nie ma opcji. Ale fajnie. Jola, czemu się nie zbijesz, drejasz? Jesteś głupi! Z tobą się nie zbije, z tobą się nie zbije. A jesteś tępy. Z tobą się nie zbije, a z tobą tym bardziej się nie zbije. Ale co ja ci zrobiłam? A czemu ty go wyzywasz? Kamy się stawi, ale jesteś? Co? Czemu go wyzywasz? Bo jest tępy! Tępy gnój! Nie, to ty jesteś tępy. Bo to ja mam przewagę nad tobą. I to ja zawsze... Intelektualną przewagę to ja zawsze miałem nad tobą. I zawsze będę mieć. Nie, to ja mam rację zawsze. Zaraz, zamknij. Dlatego pas dla mnie. Zaraz mu trzasnę. Nie, to przestań. Trzasnę się? Nie trzaskaj go. Nie trzaskaj go, natychmiast. Nie trzaskaj. Nie należy. Nie trzaskajcie się tutaj chociaż. Trenujesz tam, Mariuszku? Co? Trenujesz tam dobrze? Nie. Dobrze, no to dobrze. Ale sarkaz. A wy byliście na sekundę gdzieś, tak? Hej, mema! Hej, mema! Trudno, dobrze. Nie! Dobre, dobijemy po drodze. Dobrze, jedne w bramie sobie tam. Dobrze. Trzasnę kieroma i wychodzę, nie? Widziałeś to wszystko przez rydziarza. Czemu przez rydziarza? Robił jakąś patologię. Daruś się do niej przecież krzyczał, coś tam do niej zaczepiał i nie pasowało jej, nas wywaliła. No co miała? Ty, ale przez rydziarza nas wywalili, nie? Tak? Tak? A, to jest zaprowadzi. Tak? No? Tutaj jest? No jest. A, tam, tutaj. Bo jest pokażę. No? Który? No tak. Idziesz z nim? Ja nie idę. No ale chyba idzie. No i co? Ale czego mam? Chodź, nie mam kamery z tym drogą. Nowy tripi, nowy merch, nowy styl i nowy trend. No nie, no chodź, gdzie ty idzie? Nie, weź go za sobie. Jak chce to już idzie? Tragedia, to się miał okulary, bo mi jest wstyd. Ja nie mogę patrzeć na nie, naprawdę. Dredzias, mógłbyś się troszeczkę uspokoić? Zabawie. Panie Szczepan, się zapytał, czy mamy go gdzieś zgłosić. Mogę go kurwa zgłosić. Szczerze, myślałem, że się upiłem, ale przy nich to naprawdę jestem trzeźwy. Dobra, nie mamy. Dowiedziałem się, co mówisz. Jak? No, ale, no ale ja tylko prawdę powiedziałem, tak? Się bardzo źle. Ale ja nic nie powiedziałem, spokojnie, mu nic nie powiedziałem. Ale ja nic nie powiedziałem, co jest kłamstwem. Zachowałeś się źle, po prostu gadać głupoty na mnie, tak. I co? I co, nachlałeś się i będziesz teraz robić... drugie oko? I co? No właśnie, co ty powiedziałeś w ogóle? I o tym mówię. Problem? Do mojej rodziny? Nie, to nie chodzi tak o twoją. Cicho, to nie chodzi o twoją rodzinę. Tylko generalnie. A ty co? Napili się i wstrzynają. Ty ten typ w ogóle mówi, czy nie? On mówi tylko słowo trap flip. Trap flip. Co, napiłeś się i będziesz wstrzynał awanturę? Adam, tak będziesz się patrzył. Będziesz na mnie wstrzynał teraz awanturę? Nic na ciebie nie gadał. Dobra, chcesz spróbować? Ja pani na przyszłość, to jest łapka gipsy. Co tam dredziasz? Na kółeczka, on umie kółeczka. Wow. Dredziasz, od czego umiesz? Od innych substancji niedozwolonych? Od esterosów. Ty, ale słabe mi wychodzą, bo ta szisza daje za mało dymu. A czemu ja w ogóle obok Wiolki siedzę? Dobra, Wiolka, przepraszam cię. Mogę ci to wynagrodzić szybkim dęsem. Dawaj na parkiecik i ci jakoś to wynagrodzę. Jak ja się ledwo trzymam na nogach. Idę to nagrać. Dobra, Marysz, ale co ty robisz? Mieliśmy ze składem dobrze, całym... Idź
stąd, możesz sobie iść. Ale mi się zostałem ze całym składem siedzieć na spokojnie. Nie, no niech się bawi, co? Niech leci. Hotel wynajmiemy, pójdziemy sobie i się zbawimy po prostu. Zbawimy się. Generalnie. Ej, generalnie po kilku minutach hasło hotel jest niewskazane. Co zrobiłeś? Widzisz, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Dobra, chodźmy stąd. Potem powie, że mu przeszkadzamy. Chodź stąd. Dobra, na razie. Ale co ty robisz? Ona chyba nie chce z tobą iść. Nie, ona dała mu liścia, bo znają kilka minut, a on wypowiedział słowo hotel. Chodź, w ogóle będziesz wam przeszkadzał. No chodź! Ja, teraz ma, dobra, ma, weź go powstrzymaj. No to daj spokój, no, ale co muszę? Dobra, ona sama sobie. Gdzie jest Mariusz? On mówi, że wraca tutaj. A on w ogóle wyszedł? No, wyszedł, wyszedł. Widocznie jest gdzieś na zewnątrz. Zobu? Może dalej ją namawia to... i prosi na różne... No to chodź, zobaczymy. Weźmiemy, bo ta dziewczyna, no nie wiem, taka czuła się zniesmaczona. Dobra. Widzę go, no zobacz. No, no i kolejny. Daleko odchodził. No i co sobie? Znowu przylazłeś i mi popsułeś. Tak, my, jak on, ona nawet dobrze, nie wiedziała, że my tu przychodzimy. Dobrze, choć pójdziemy sobie na osobność. Yes. Znowu wszystko popsułeś. No. My? Ja popsułem? No tak, popsułeś, bo przyłaziłeś mi i mi przeszkadzasz już drugi raz. Ale my ledwo podbiliśmy do ciebie, a ona już dostałaś liścia. No ja mam to gdzieś. Czekaj, kamerzysta, na pewno chcesz tam podchodzić? Tak, bo on musi, my musimy wracać już. Ale no nie przeszkadzaj mu, bo to jest już cicho. Trzecia próba. Zróbmy to teraz i tutaj i... Porobało ci człowieka? Znowu to przylazłeś. Chodźmy stąd na hotel i zróbmy to. Proszę, daj mi spokój, co? Ja już nie wytrzymuję po prostu. Jestem na ciśnieniu, co mam zrobić, no? Wezmę się do po prostu. Ale co ty robisz? Mariusz, wracamy! Chodź, no chodź już do tego klubu! O, trzeci pod rząd! Trzeci! Stary, odpuść sobie, bo taką gadką nic nie ubrasz! Dobra, weź, człowieku, ty byś nic nie wyrwał i będziesz mi... Ale to nie chodzi o to! Co ty do niej mówisz? Do trzeciej lasy! Dobra, zawijamy stąd! Nie, ja idę po następną, ja mam to gdzie... Jak, Andredzias? Co? Gdzie? Kto? Policja zadzwoniła. Kto? Jakaś taka... Nic jej nie zrobiłem, dziewczyna taka. No i zadzwoniła bez powodu na policję. Chodźcie stąd, mówię wam. Musimy zapłacić. Dobrze. No ale słuchaj, podchodziłeś do trzech dziewczyn. Ja stąd muszę... Że co? Do domu chcemy jechać. Ale jest druga w nocy. Otwórzcie mi to auto. Obiecałeś mi klub. Pakuj go do auta. Dobra, Kalina, weź ty. Obiecałeś mi klub. Nie idziemy do żadnego klubu. No jak. Obiecałeś. Ale zobacz, no Kalina nie chce jechać. No i dlaczego to ja zostawię w aucie? Wracamy, nagrywasz do studia. Chodź stąd. Obiecałeś mi. Chodźcie stąd, bo przypał narobiliście, zadzwonili po policję. Narobiliście. Bo nagrywać. Nie lecimy do żadnego klubu, Wielko. Obiecałeś mi na kamerach. Szybko. Ale co mnie ma? Tutaj się pobiją. Boże. Nagrywanie. Muzyka. Muzyka. Trzeba robić muzykę. Idziemy robić muzykę. Klubu. Ja chcę iść do klubu. Nie. Jezu, wstyd mi za nich, naprawdę. I właśnie do auta! Naprawdę, ja się wstydzę za nich masakrycznie. No ja tak samo, zobaczę. Mieliśmy do klubu, miało być fajnie, obiecałeś. Jesteś oszustem. Oszustem. Perfidnym oszustem. Brak słów, naprawdę. Dobra, zakończ film, bo to jest tragedia, nie? Zakończ film! Kończymy ten film, no trudno już. Nie idziemy do żadnego. Zakończamy. Z tobą taka zabawa. Żadna zabawa. Jesteś okropny. Z tobą taka zabawa. Żadna zabawa. Żegnamy się, papa.